Cześć, witam Cię w kolejnym podsumowaniu na kanale CryptoDev. Jest to szóste podsumowanie. Robię to właśnie w okresach miesięcznych. Oznacza to, że kanał istnieje już od 6 miesięcy. Od pół roku nagrywam dla Was, dla Ciebie filmy skupiające się głównie na analizie projektów opartych o technologię blockchain. Śledzę postępy prac projektowych. Skupiam się głównie na technologii i na bezpieczeństwie poszczególnych rozwiązań. Bardzo dziękuję osobom, które śledzą treści przedstawiane przeze mnie na tym kanale. Witam również nowe osoby, gdyż cały czas Was przybywa. Myślę, że to dobry znak, że ten kanał po prostu trafia w odpowiednią niszę i okazuje się, że są osoby, jesteście wy zainteresowani tym, co mam do powiedzenia w kwestii właśnie kryptowalut. Może parę słów o tym, w jaki sposób prowadzę kanał. Myślę, że po pół roku można tutaj zrobić małe review oraz przedstawić nowym osobom na kanale, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Staram się tematycznie dzielić wszystkie materiały o to, w jaki kontekst, w jaki aspekt branży kryptowalut celuje dany film, świadczy przede wszystkim ramka, kolor ramki, w jaki została ten tutaj thumbnail YouTube'owy wykorzystany. Ramki zielone są to właśnie ramki, które charakteryzują analizy projektowe kryptowaluty. W tych analizach skupiam się właśnie na technologicznym aspekcie każdego projektu, który został i który zostanie przeanalizowany. Takich analiz wykonałem już przez ten czas ponad 80. Również możecie spotkać ramki takie zielono-pomarańczowe. Są to kontynuacje pierwszych odcinków dotyczących danego projektu i tutaj już również mogę dotykać takich spraw fundamentalnych, jak na przykład zespół, finansowanie i tego typu rzeczy. Oczywiście mam też również playlistę na temat DeFi, Decentralized Finance, i to jest taka biało-czarna ramka. Także również zachęcam się do zapoznania. Osobom, które nie widziały mojego rankingu platform Smart Contract na rok 2019, również polecam treści tych odcinków. Warto tutaj zwrócić uwagę na wskaźniki, które omawiam, takie jak na przykład governance, token economy, partnerstwa, czy na przykład kontakt z wyroczniami, wydajność, narzędzia wspierające wytwarzanie smart kontraktów na poszczególnych platformach, czyli developer tools. Także to z grubsza tyle, jeśli chodzi o treści prezentowane na tym kanale. Jeśli chodzi o same statystyki, to na dzień kręcenia, nagrywania tego materiału jest Was 1778 subskrybentów, także dziękuję. Przypomnę, że na początku tego roku, czyli 1 stycznia, było Was 1500, także ta liczba, myślę, że dosyć fajnie rośnie. Jest to dla mnie sygnał, że treści, które tutaj prezentuję, są dla Was interesujące. Tutaj co ciekawe, YouTube umożliwił mi uruchomienie monetyzacji kanału, także również to testuję, bo pewnie jak część z Was wie, lubię eksperymentować i testować nowe rozwiązania, nowe funkcjonalności. Także skoro tutaj dostałem taką możliwość ze strony YouTube'a, to również postanowiłem to przetestować. I jak teraz widzicie, mam to uruchomione od 24 stycznia, czyli powiedzmy 2 tygodnie. I przez te 2 tygodnie mój kanał zarobił, że tak powiem, 27,34 zł. Czyli w przeciągu 2 tygodni zarobił tyle, co przeciętny programista zarabia w pół godziny. Dlatego może, jeśli ktoś planuje otworzyć kanał YouTube tylko po to, żeby na nim zarabiać, to albo powinien obrać inną tematykę niż ja, albo może zrezygnować z tego pomysłu i nie robić tego tylko dla pieniędzy. Z ciekawych rzeczy, które wydarzyły się lub które wydarzą się w najbliższym czasie, a są związane właśnie z moim kanałem, to Piotr Misiudek tutaj zaprosił mnie do
do rozmowy. Będziemy rozmawiać dokładnie 11 lutego, to będzie wtorek o godzinie 10. Tutaj podejmiemy tematykę właśnie platform do tworzenia smart kontraktów. Spróbujemy pewnie trochę podebatować na temat konkurencji dla największego jak na ten moment projektu kierowanego właśnie do smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, czyli Ethereum. I zobaczymy, w którą stronę tak ta rozmowa pójdzie. Tutaj Piotrek prowadzi tygodnik kryptowalutowy z różnymi osobami, co tydzień rozmawia na różne tematy właśnie z branży krypto. Jeśli jeszcze nie mieliście przyjemności obejrzenia tej serii, tych odcinków, to myślę, że również tutaj warto na to zwrócić uwagę. Kolejna kwestia to moje posty również są publikowane na Facebooku, również między innymi na portalu, na fanpage'u, na grupie Kryptowaluty Polska. Tutaj dziękuję właścicielowi tej grupy za to, że zatwierdza moje informacje tak naprawdę o filmach na tej stronie i dzięki temu te filmy moje mogą trafić do szerszej grupy odbiorców. Oczywiście założyłem po drodze też również fanpage swój na Facebooku. Na razie, szczerze mówiąc, nie mam za bardzo pomysłu, co tutaj publikować, czy będą to same informacje o filmach, czy będą to jakieś dodatkowe treści. Niemniej jednak stwierdziłem, że również warto taki środek komunikacji wystosować. Także również zachęcam do polubienia i śledzenia tego fanpage'u. Link oczywiście znajduje się tutaj na moim kanale w prawej części ekranu. Zapraszam również wszystkich na CryptoStock. Tutaj Mike Satoshi po raz drugi zaprosił mnie, dał mi możliwość powiedzenia paru zdań w formie prelekcji na właśnie hostowanym przez niego wydarzeniu. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie w drugi piątek każdego miesiąca. Byłem na nim już też parę razy. Myślę, że jest to bardzo fajne spotkanie sympatyków kryptowalut. Oczywiście trzeba pojechać do Białegostoku, żeby być tam na żywo, ale Mike tutaj również nagrywa te odcinki i po paru dniach są one dostępne u niego na kanale, także osoby, które nie będą miały możliwości pojechać tam, czy też na ten konkretny odcinek, na ten konkretne wydarzenie, na którym ja będę miał prelekcję, zapraszam tym samym na właśnie na kanał Majka, gdzie to nagranie po paru dniach się pojawi. Na końcu przypomnę również, że prowadzę taki kurs GitHub dla inwestorów. Może kurs to zbyt duże słowo, bo tego materiału nie jest aż tak dużo, aby to nazywać kursem, przynajmniej w moim odczuciu, ale jest to program GitHub dla inwestorów, seria filmów, w której znajdziecie skondensowaną wiedzę, którą przedstawiam na swoim kanale. Są to filmy płatne, tutaj pierwsza edycja jest już za nami, mamy 7 uczestników tego programu, z którymi mam kontakt oczywiście na grupie na Telegramie, gdzie wymieniamy się opiniami i ciekawymi spostrzeżeniami. Także jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany dołączeniem tego programu, to planuję uruchomić drugą edycję tego programu pod koniec marca bieżącego roku. I myślę, że będę tak to uruchamiał co kwartał, czyli 4 edycje w ciągu roku. Oczywiście, jeśli cały czas będzie zainteresowanie z Waszej strony. Tematyka filmów tutaj jest widoczna na ekranie, także jeszcze raz zapraszam osoby zainteresowane tym programem. To wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie tego półrocza funkcjonowania kanału. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie filmów, za komentowanie. Myślę, że tutaj wszyscy uczymy się, śledząc treści na tym kanale. Oczywiście proszę Was dalej o zadawanie pytań w komentarzach, o zgłaszanie sugestii. Dziękuję również za maile, które do mnie piszecie, za wiadomości prywatne.
które również do mnie dochodzą. Tu jeszcze chciałbym przedstawić może, że na Discordzie też właśnie u Majka posiadam swój kanał społeczności CryptoDev, także tutaj również można bezpośrednio ze mną się skontaktować i ewentualnie właśnie zadać pytanie, czy też po prostu nawiązać jakąś bliższą relację. To wszystko, jeśli chodzi o to podsumowanie. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Cześć.